Long before this world became what it is today, gods walked Atlas. But these were not simpler times. These creatures, they will not let me leave this place. You cannot escape. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a was moi drodzy zapraszam do kolejnego odcinka z Atlas Fallen Reign of Sand. Zanim ruszymy moi drodzy z kolejną misją poboczną i kurczę widzę, że niepotrzebnie ją pokazuję, tak, ogarniemy sobie później gniew obserwatora, zobaczmy gdzie nas zaprowadzi ten oto totem. Dobra, pamiętajmy oczywiście, że to jest kwestia czasowa, także nie ma sensu nigdzie zakręcać, by cokolwiek sprawdzać więcej. Tak samo tutaj, widzicie, jest coś ukrytego w ziemi. Z tym, że już to sprawdziłem sobie wcześniej. Gdybym próbował to otworzyć, nie zdążę do kolejnego punktu. To jest ten kłopot. Chyba, żebym się bawił jakieś Pixel Challenge, nie? Czyli Pixel Perfect wejście. Ale to też chyba nie ma sensu. Prościej będzie tam po prostu później wrócić. Skacz, dziewczyno. Dobra, kolejny punkt. No, nawet ładnie, bo blisko. Tak, no i ładnie. Drugi totem mamy ukończony. Dobra, a tu jest nagroda. No i w porządku. Zabierz. Dobra. Olej impetu. Stwórz obszar generacji impetu dla siebie i swojego partnera, który będzie aktywny przez 10 sekund. Ok, w porządku, rozumiem. Bardziej przydatne dla gry wieloosobowej, w sumie wieloosobowej w koopie. O, można grać dwie osoby, nie? O, rycerz, pionek do Arkis. No, do tej gry mamy pierwszy pionek, a to wygląda. Kurczę, on kosztuje 1200, no najchętniej bym go sprzedał. Ważny pionek na planszy Arkis. Często występuje jako przeciwnik pionka obserwatora. Na planszy zawsze jest kilku rycerzy. Ich siła leży w liczebności i można ich użyć w różnych strategiach. Ten pionek jest w idealnym stanie i bez żadnych uszkodzeń. Dlatego taki drogi. Wrócimy sobie na szybko na tamto miejsce, które pokazywałem wcześniej, a je ominęliśmy. Podskoczę jeszcze do kowadła się do końca uleczyć i polecimy na tego obserwatora, nie? Dobra. Koniczyna, no dobrze, przyda się na pewno. Tak, u góry mamy oczywiście wyszukiwarkę. Wyszukiwarkę skrzyni. No, prawie ci to wyszło. Lepiej. Dobra, podleczymy się i śmigamy. Już? O, ty to szybka jesteś, dziewczyno. My memories are slowly coming back. The essence stones remind me of stories of this world. They are ancient, tied to this world's deep history. Mamy, moi drodzy, w tej misji przetrzymać gniew obserwatora. Przed nami 300 metrów. Śmigamy. Co ta flaga w ogóle prezentuje ze sobą? Aha. Nurka, nie? Chyba, że jest coś ukrytego. Nie, nie ma to nic. Nie widzę przynajmniej. Dobrze, lecimy do obserwatora. Tak jest. Nic nie widzę, nie? Cursed Thelos. We are entrapped by the Watcher. Gniew obserwatora. Aby ukończyć gniew obserwatora, musisz pokonać wszystkich przyzwanych wrogów. Możesz użyć również uciec, by dostaniecie z burzy, podczas gniew obserwatora nie dokończyłem. Dobra, teraz się możemy kupić na walce, nie? Co ciekawe, te dziady mają trzeci poziom.
Our foe's end is nigh. Shatter it. Żyjesz, a ty twardy ty. Masz ty, masz. No, ledwo żyjemy, nie? Ale zobaczcie, że on ma znaczek z czaszki, także jest poza naszym zasięgiem cały czas. No właśnie. No właśnie, jak widzieliście, ten ostatni przeciwnik miał czaszkę, nie? On jest do ogarnięcia, ale jest poziomem o wiele wyżej od nas, na to wygląda. Podejrzewam, że co najmniej o dwa poziomy, nie? Wiecie co? Ja spróbuję to zrobić jeszcze raz. Tak, tylko sobie to włączę, tę misję. I widzimy się pod końcem tej walki. Mam taką przynajmniej nadzieję. Dobra, ale co to jest? No i to jest coś nowego. Ja za bardzo nie mam życia. Dobra. No to po nas, nie? No i zostawiłem sobie tego obserwatora najwyraźniej na dużo później. Oh my god, co tam jeszcze się pojawiło? Co to było za dziadostwo, nie? Dobra. Dziękuję. Przynajmniej tyle z tego dobrego. Kolejny artefakt. Dobra. My tu wrócimy, jak sobie podlepszymy troszkę nasz armor i tak dalej, to w takim razie możemy zrobić sobie jakąś inną misję, moi drodzy. Jeżeli to nam nie wyszło, to się trafi jakoś przy okazji, myślę. Zagubiona dusza. Albo? Chodźmy tutaj. No właśnie, to w ogóle zadanie jest. Zaznaczone. Zadanie. Oczy pustyni. Zakazane krainy. Czy to jest to? Tak, to jest to. Kilku mieszkańców wioski zostało wysłanych na czaty w różnych miejscach Caladrias. By wypatrywali demonów, poproszono cię, abyś zobaczył, co u nich wszystkich słychać i czy potrzebują czegoś, aby wypełnić ich ważne oraz niebezpieczne zadanie. Tak, pamiętamy tą jedną osobę, którą widzieliśmy wtedy w tym
Kurczę, teraz pamiętam, w tym takim budynku śmiesznym, nie? I tu widzę, są dwie osoby. O, nie, 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 uciekaj! Nie chcę z tobą wami walczyć. No nie! We are entrapped by the Watcher. No to próbuję jeszcze raz. Widzimy się za chwilę. Moi drodzy, nie wyszło po raz kolejny. Także zmykam do tej wcześniejszej misji, którą oznaczyliśmy. Czyli odwiedźmy tych dwóch wartowników. A shard is close. We should look for it. Nie, nie, nie. Nie dziękuję. Na razie podziękował. Wow. O, trochę wody. I coś ciekawego we wodzie. No, już się parzyły te stopy od tego piasku, nie? O, kolejny artefakt, błączek, dobrze, będzie na Hadel. Miło. Nobody in sight, but there's a journal. Maybe it will give us some clues. Zobaczmy. The journal comes with a treasure map. Maybe we can check the map to find our missing friend. No dobra, zdobyto mapę skarbów. Pokaż na ekwipunek. Świetnie. Dziura na pustyni, nie? Musimy znaleźć... O, zobaczcie, w ogóle ta skała wygląda, choćby jakiś ptak, nie? Dziób, oko. Nie wiem, czemu to ma dziurę. Ale dobrze, może dzięki tej dziurze będzie łatwiej to znaleźć. Pustynia skrywa wiele dziur i jaskiń, niektórych są tunele, które prowadzą na drugą stronę skał. Dobra, rozumiemy. W porządku, chyba znajdziemy zaraz. Ale dostałem się jeszcze ten przedmiot, nie? Już pomijając fakt, że kadzidło rzadkie, ale coś jeszcze tu skoczyło, o czym mi się wydawało. Może mi się wydawało. No, to zaraz tej jaskini poszukamy. Jak najbardziej. Zmysły kolegi. Your eyes are opened now. Tylko nie wiem, jak ja mam misję włączoną tam na dobrą sprawę. A nie chcę tej misji, kolego. To. O. A i teraz niczego nie pokazuje, nie? Dobra. Czy to jest ta jaskinia? Tak, to jest ta jaskinia. Tak wygląda przynajmniej. Zobaczcie, nie? Tak prawie tak. No, a to będzie to. Zaraz to sprawdzimy. No co ty robisz? Uderz go! A ten dasz z tym wybuchem to jest spoko opcja. Tu coś przy okazji jest jeszcze. O, no i ładne poszukiwanie skarbów, jeden z sześciu, tak? Zdobyto barwnik niebieski. Dobra, no będzie na handel i dużo trybutów, miło. He could be from the nearby lookout post. There's not much we can do for him. At least we found what he was looking for. We ought to inform his siblings about his fate. No szkoda gościa, nie? Dobrze, ale jeszcze lecimy 300 metrów w tą stronę. Do kolejnej osoby. Artefakt, no i bardzo ładnie. Na razie czysto. Wow, ale razi po oczach. Tu mi się chyba wydawało, że coś się świeci. Wydawało mi się. Odbicie chyba. No dobra. Cześć, Dawid. Co tak sam tutaj siedzisz? Tam raczej nie doskoczymy jeszcze. Cześć. Hello. What are you doing out here? I needed some time alone. We've been called back to the capital. But if we leave, it'll be the end of Castrum VII and its people. The others look up to me. If they see my doubt, my despair, everyone will lose hope. So I need to be alone. Just please tell them I'm fine and that I'm thinking about our situation. Kolego. What are you doing here? I needed some time alone. Dobra, powtarzam się. We've been called back. The others... So, goodbye. My Philos, well, you know,
No dobra, ale ty kolego, z powrotem. Thanks. I'll return to the camp shortly. No właśnie. Goodbye. May Philos... well... Dobra, dobra, powtarzasz się. Została jeszcze jedna osoba. Ohoho, tam, tak? A, tędy się dostaniemy. Tell them. Tak, tak, już to mówiłeś, kolego. Zanim pójdziemy tam w sumie, tak jeszcze tu sobie zerkniemy na szybciocha. Bo czasem takie miejsca warto zwiedzić, nie? Chyba nie tym razem. No, niczego tu nie ma, to aż niemożliwe. Faktycznie, nie? Dobra, śmigamy na tamtego mostu. Po drugiej stronie tych głazów. Może w ten sposób tam się do tego strażnika uda dostać. A shard is close. We should look for it. Zaraz, w drodze powrotnej, kolego. W drodze powrotnej. A, no też warto byłoby pozwiedzać, nie? No właśnie. Kolejny dziennik, raport. Piszę to, by zrozumieć, co się dzieje. Bezimienny znalazł dziwny artefakt, rękawicę. Od razu wiedziałem, że to twór zagadanej magii. Jest wypełniona mocami nie z tego świata, potęgą Telosa. Wiemy, korzystamy już z niej, nie? I tu coś ciekawego jeszcze. Tak tylko zerknę na szybko i lecimy dalej. O, warto. O, parę trybutów. Takie skała to chyba raczej nic, nie? Dobra, Sebastian, nie kombinuj. Biegniemy dalej. Gdzie jest ten most? Tam dopiero jest ten most. Dobra. Jeszcze sobie zwiedzimy tutaj tą górę na szybko. No właśnie. No i tu niczego nie ma. No to zobaczmy na ten widok, nie? Dziura bezkresna. No ładny świat. Dobra. Miga dziewczyno. Tam widzę oczywiście w oddali. Ale to jeszcze nie dzisiaj. Znaczy nie teraz. O, 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 coś tu było. Coś mi mignęło. No właśnie. No i brawo. Zawsze na handel. Tu w ogóle ktoś chodzi. Kim wy jesteście? Czego tu szukacie? Strażnik karawany. No patrzcie. Czy my się może znamy już? I know you probably hate us guards, but we only follow orders. Please, help me find my friend. I already found him. You found him? What happened? Nothing to worry about. He'll just take a little longer. When will he be back? Soon. Thank you, my friend. I'm in your debt. Now we can only pray for Thelos to shine his light upon us. Good luck with that. Good luck to you too. No i brawo. Thelos will help us. He even watches over us this very moment from the statue up there. You better behave. Najlepsze jest teraz to, że tamten gościu, którym tam rozmawialiśmy, to nie jest ten z tej misji Oczy na pustyni, tylko od niego. Nie zorientowałem się oczywiście. Stay away from the barrels. Tych beczek? Nie mogę ich zniszczyć tak i tak, także się nie przejmuj. Dobra, ale my się musimy tam dostać. A. Zaraz zobaczymy, czy to się uda. Niczego ciekawego. Przynajmniej na razie. O, 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 o. Macie tornado, proszę bardzo. I jeszcze to. Dobra, nic nie widzę.
Uderz go, mocno. Tak jest. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra, chwila przerwy. Masz. Dobrze, głowę mamy załatwioną. Jeszcze zostały ci te twoje macki. Mnie to bakleszcze, nie? Oż ty, dziadu, ty. Masz. Koniec ten. No. Pięknie. Ruda srebra. Dobra. Oraz... Pandryt. Dobra. Tamtego oczywiście widziałem jakby coś. Ale teraz interesuje mnie to przejście. A. Czyli mimo wszystko tej misji dzisiaj nie zrobimy. Oh my god. No wybrałem sobie dzisiaj te misje, których nie ogarniemy, nie? Dobra, to zabiorę to, co tu widzieliśmy po drodze i polecimy po ten odłamek od razu. O, nawet dwie rzeczy. Krzesiwo, miło. I tu będzie kolejny... Stopper, o, coś nowego. Kolejny totem, tak? To go! I see a kite in the air. The traveling vendor must be close. Dobra. Po okazji pozbieramy ogniste liście. Gdzie teraz? Dobra. No, daj jeszcze dół. Wow. Dobra, jeszcze kawałek. Mamy go. Trzeci ogarnięty nagroda jest w tym miejscu. Go, dziewczyna. Go, go, go. O, i drugi pionek, moi drodzy. Tak jest. Tym razem to najrzadszy i najważniejszy pionek na planszy Arkis. Swoim światem oświetla wszystko na planszy i daje poczucie orientacji i przewodnictwa. Gdy się pojawia chaos, zastępowany jest przez porządek. Ten pionek nosi ślady. Trochę śladów użytkowania, dlatego też jest połowę tańszy. Dobrze, dobrze, idźmy. O! Podziękowo. Czy my chcemy z nim zawalczyć, ze saperkiem? Aha. Mam trochę mało zdrowia, no ale niech ci będzie. Taki dziadek. Oż ty, dziadu. Masz. Nie trafione. No, niezły jako atak. Podoba mi się. Coś czujesz, że tego nie przeżyjemy, nie? No tak, jeszcze sobie kolegą załatw. Tak, użył ty jeden. Sam nie potrafisz walczyć? No nie no, skubany, nie? Jak tym walczyć? Dobra, nie żyjemy, nie? Uciekamy stąd. Zmykamy z tego interesu, bo już jesteśmy martwi. No właśnie. Tyle z naszej ucieczki. Skubany, dobry ma atak, to trzeba mu przyznać. Dobra, czeka jeszcze przede mną wiele nauki, jeśli chodzi o system walki, na to wygląda. Jest to takie proste, jakby się myślało na dzień dobry. No oczywiście, zależy to jakie ma umiejętności, wiadomo, nie? Dla niektórych to może być po prostu bardzo łatwe, nie?
Ale jakby nie patrzeć, trochę wprawę trzeba mieć. Shard is close. We should look for it. No nie, no następni, a ja się nie uleczyłem jeszcze. Ej, przepuść mnie. Przepuść mnie! Dobra, jeden z głowy. Drugi z głowy. Masz tornado. Bawi się. Deal with it, nie? Masz. Dobra, widzę tam tych dziadów. Masz. Gdzie jesteś? Wychodź. Nie chowaj się. Dobra, nareszcie. No, i podziękował. I bierzemy się za ten odłamek, moi drodzy. Jednak, pomimo wszystko, nie chciałem go dzisiaj zabierać. No, ale wyszło. Jak wyszło. We must get to an anvil. There we will reforge the gauntlet, giving us new powers to spring further into the air. Czekajcie, bo to... This gauntlet is truly miraculous. We have only just begun to discover its potential. Bo teraz może mi umożliwi ten poprawiony skok przedostać się na tamtą, po tamtym moście, co przed chwilą się nie udało, nie? To może byśmy tą misję w końcu jednak ogarnęli do końca, że byłoby spoko. Także na szybko do kowadła, cyk. Tak jest, sierżant, kolego, dajcie mi kowadło. Lepsze nie rękawicy. Cyk, mamy wszystko. Część ulepszonego skoku oraz 3 odłamki ulepszonego skoku. Lewy kontrol. I enjoy this air dashing more than I imagined I would. I sense another piece. Underneath great ruins. Spokojnie, do tego wrócimy. But there is something else. Something strange. It is waiting for us. Let us proceed with caution. Dobrze, dobrze, spokojnie. To później. Mamy niby podwójny skok. Raz, dwa. Raz, dwa. Faktycznie. Dobra. Idziemy przetestować, czy uda się przejść przez tamten most. Także, moi drodzy, widzimy się na miejscu. Oczywiście zapomniałem się uleczyć, nie? Natomiast jesteśmy chyba już na miejscu. Tak, no to, moi drodzy, próbujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy to. O, gryf. No i bardzo ładnie. Dlaczego chyba już znamy tego gryfa, nie? Tak. A to już się powtarzają co niektóre rzeczy. Tak samo instrumenty, tylko w innej jakości. Dobrze. Teraz tak, gdzie jest ten kolega? Tylko sobie tę misję, moi drodzy, uruchomię na szybko. Zadania. Oczy na pustyni. 162 metry. Kolega jest przed nami gdzieś.
to śmigamy, a tu wygląda, że jest jeszcze jeden kawałek. Ale tu jest czaszka, to nie, to ja podziękuję. Przynajmniej na razie. Nie. Dobra, chcemy do góry. Dziękuję. Tak. Raz, dwa. Prawie ci wyszło, ale też może być. To są miejsca, gdzie będziemy też oczywiście sobie zwiedzali w swoim czasie. Teraz dokończmy tą misję, nie? Siekiewka, ale masz fajne imię. Cześć. Już do ciebie podchodzę, dziewczyno. Coś ciekawego tu masz schowanego? Chyba nie, co? A szkoda. Na dachu? Nie widać. I've never seen you before. How did you get here? I was guided here by one of the lookouts. Need anything? Few a race. A way out of this hole? Not much she can change there. A little more food would be nice. Nieźle. Did you observe anything suspicious recently? Well, the race are a lot more aggressive. That's pretty suspicious if you ask me. No dobra, a coś więcej możesz mi powiedzieć? I just found Quick Feet. I'm sorry, he didn't make it. No. It can't be. Kenai should know about this. Will you tell her? Naturalnie. Quick Feet. No. Dobra. No dobrze, może zanim faktycznie do tej Bystrookiej ruszymy, zwiedźmy te ruiny. Jest okazja, nie? Wiem, że miałem nie tylko nie robić dzisiaj, no ale mam widzę, jak patrzę na czas nagrania, to jeszcze mamy trochę czasu. O czemu będzie? This statue. It is gathering essence for Thelos. Let us take it for ourselves. Jak? Chciałbym. Ołtarze Thelosa można zniszczyć, uderzając we wszystkie świecące szczeliny na jego powierzchni. Niszczenie ołtarza zapewnia dużą ilość pył. Dajesz. Dobra, jak się mogę do ciebie, kolego, dostać, co? Chyba nie tędy, nie? Ale zaraz coś wymyślimy. Od góry to ogarniemy jakoś. Tak jest. Zaraz coś wymyślimy. Bijaj tu dziewczynę jeszcze raz. Tak jest. Pierw sobie zobaczymy to miejsce jeszcze. Na szybciocha. No, i warto było. Tak pośrednio, ale jest, nie? Dobra, raz, dwa. Jak ja to mam zniszczyć? Jak ja to mam zniszczyć? A może o to chodzi, nie? Dobra. Muszę jakoś tam do góry dostać jednak. Na wszystko się znajdzie sposób, panie. O, przepraszam jeszcze raz. Mamy to. Each time we take down one of these, you will be able to absorb all of the essence contained inside of it. Ale myślę, że tego będzie więcej, tylko 350. O, szału nie robi, jakby nie patrzeć. Ale jest. Przy okazji. Niczego ciekawego. Dobra, to moi drodzy, powoli zmykamy w kierunku Bystrookiej. O! Kolega już poszedł, nie? Bo on tu siedział na tym boku. Dobra. Migamy. Najpierw przez most, a potem do koleżanki Bystrookiej. Ale coś tu znowu ciekawego widzę, nie? Możliwe, że kowadło, co nam ułatwi... No właśnie, to będzie kowadło na bank. Tak jest, i się nie musimy męczyć, nie? Z podróżą. Brawo.
A przy okazji możemy coś ulepszyć. Ulepszanie pancerzy. Możemy piętro wyżej? Byłoby spoko. Możemy. Tyk. Brawo. Zawsze na propsie. A tu ty. Piaskowy surfer. Granie 8 pora serwowania piasku odpowiednia przypływ szybkości. Nie potrzebuję. Początku walki więcej impetu. Rzadkich roślin. Więcej impetu chcę jak najbardziej. Zawsze przydatne, nie? Teraz tak, ulepszanie pancerza. Aha, ale tego nie chcę na razie ulepszać, także spoko. Tak, dobra. To my teraz korzystamy ze szybkiej podróży i widzimy się u bystrej okie, nie? Szybka podróż. Gdzie ty, dziewczyno, jesteś? No gdzieś tu powinna być, nie? Mi się wydawało, no gdzieś tu była, w tym miejscu. Tu, o, dokładnie w tym miejscu była. My się tu przerzucimy. Only fair prices here. As always, we've been mining essence for years without fail. A jednak, zobaczcie, bystroka się w ogóle pojawiła u nas. U nas, bo ona siedziała tam, nie? W tym. Na tej wieży, pseudowieży. Albo nie. Albo tam była jedna z tych osób tylko po prostu. Dobra, ja się gubię. Cześć, bystroka. Greetings. So, did you speak to my siblings? How are they doing? Well, I have news. Quick feet. I found his body. He was most likely killed by wraiths. Quickfeet. I can't believe it. I'm sorry. Thank you for letting me know. Please, can you check on the others too? Let me know they are safe. I did that. They're doing fine. I'm glad. Thank you so much. Will you all be safe? We'll pull through. It's just hard to believe he's really gone, but I can't just sit around and mope. I have to stay strong for my sisters. I see. Take care. Before you go, please take this. It's the least we can do. No dobrze, kolejny baronik, dziękuję, bystroka. Thank you again for your help. Stay safe out there. How did you end up in the village? I was born in an essence mine under the worst circumstances. My legs were always weak. My parents died when I was six, and the mine collapsed over their heads, and I was put in a labor camp. There, I met the others. We became a family. Without them, I wouldn't have survived. We ended up in the village. It was Stade who found us and got us a place to live. Now we paid the village back by standing guard. We will talk later. Dobrze, dziękuję, bystrooka. Moi drodzy, nowy skok otwiera nam też ścieżkę w tym rejonie, nie? Tak chyba sądzę, że powinniśmy dać radę to przeskoczyć. Teraz. O, tu w ogóle jest lecenie, wyrwa spaczenia. Dobra. Ciebie ogarniemy kiedyś przy okazji, kolego. W sumie już jest ogarnięty. Chyba, to ja do niego już na szybko do niego lecę. Będzie z głowy, nie? Kolego sierżant? Co? Were you already able to release the powers of the essence stone I handed you? I was. These essence stones are very powerful. They are. You will learn to appreciate them the more you use them. You are quite skilled already. But there is a final thing I can tell you. South of here is a crater. There is an artifact in there. It could be interesting for you. I already defeated the wraiths guarding the crater. Impressive. Then you know all that I can tell you. But if you want to hear again what I know, please, ask me. May the sun light your way. And may you prove to be a worthy gauntlet bearer. No i dziękuję. Mamy gościa też ogarniętego, nie? Greetings, my friend. Can I tell you anything else? O, możemy powtórzyć informację o parowaniu, o lepszaniu pancerza, czy o kamieniach esencji. Albo o demonach. I'm interested in learning more about wraiths. Where should I look? I can teach you the basics, but you can also find research. Tak, to jest też słyszeliśmy, moi drodzy. Także mamy u niego wszystko już. Dziękuję, stary. Także dziękuję wam za trwanie do końca. Się spodobało, zapraszam do kolejnego odcinka. Najprawdopodobniej jutro. Tak to ładnie wygląda. Trzymajcie się zdrowo. Hey!